już niedaleko. No i masz swój lud. Wspaniale. Magnifico. Bellissimo. Lodowa komnata. Nie gadaj tyle. Bierz się do roboty. Najpierw przecinasz. A potem podnosisz. Kapujesz? Tak, rozumiem. I patrz, co przecinasz, bo inaczej wielka bryła... Co to było? Bryła lodu spadnie ci na łeb. Nic z tego. Ale przynajmniej próbuję. A ty co robisz? Myślę. Myślisz. Ciągle tylko myślisz. To już koniec. Koniec. Zostaniemy tu na zawsze. Zamarzniemy, a potem w da się rdza. Gadasz i gadasz. Nic, tylko mielesz ozorem. Para? Rozstawia lód. A ja myślałem, że tylko ja tutaj myślę. Odsuń się. Cóż, przyjacielu, byłoby sprawiedliwie, gdyby jeden twój zawodnik ustąpił. Dla równowagi. Tak, to by było sprawiedliwie. Nie. O, co za katastrofa, już po nas. No nie! Jeszcze chwila i będzie za późno. Niech kapitanowie podadzą sobie sprzęgi. Hektorze? Chyży? Niech wygra lepszy z nas. I wiem, kto to będzie. Ja. Wszyscy na miejsca. Już za chwilę zacznie się pojedynek. Powodzenia, parowozenie! Powodzenia, drużyno! Uwaga! Przygotować się i... już! Dobrze wam idzie! Ciągnąć, ciągnąć, ciągnąć! I raz, dwa... A, tak! Dalej, moje parowozy! Ciągnąć wagon ze wszystkich sił! Tak... Wyrzać się! Przyłóżcie się trochę! Nadchodzi pomoc! Dalej, parowozy! Nic z tego, bracia! Nie poddawajcie się! Uda nam się! Wdech i wydech! Wdech i wydech! Tak jest! Dobrze! Dobrze nam idzie! Nie! Co z wami? Nie! Jesteście do niczego! Moje gratulacje! Wygrały parowozy! Zupełnie nic nie widzę! Nigdy nie znajdę domu doktora! Bruno, wstawaj! Już pamiętam! Koko nie może używać reflektora, bo jej się zaraz przepali żarówka! O-o! Ma dyżur i będzie świecić całą noc! Szybko, jedźmy jej pomóc! Teraz zrobić. Zaraz. Nocne zwierzęta używają innych zmysłów niż wzrok. Tu pachną kwiatki. Skręć w lewo za kwiatkami. Tutaj słyszę strumień. I czuję, że most wznosi się ku górze. A tamto światło? Tak, to już jest dom doktora. Udało
mi się! Ciuch, ciuch! Poko! Już pamiętam! Morgan chciał ci zmienić żarówkę! Trochę za późno. Nawet bez światła mnie znalazła. Poko, opowiedz kolegom o swojej nocnej wyprawie, a ja się tymczasem zajmę naszym żyrafiątkiem. Samczyk czy samiczka? Samiczka! Ura! Ura! Chcę zobaczyć, proszę! Jest naprawdę duża! Owszem, spora. Koko, dziękuję za pomoc. Nie ma za co. Sam sobie poszukam jakiejś pracy. O, tutaj się przyda zamiatanie. Zbieranie śmieci to jest zadanie numer 3. Wjeżdżamy do stacyjkowa. Uprzejmie proszę zatkać uszy, bo Edzio naprawił gitarę. Ko, już wiem, że wygram ten zakład. Ciach, ciach! Chodź tu! Dobra, skoro taka jesteś zawzięta, to włączę pełne przyciąganie. No nie! Gitara Edzia! Coś ty narobił! Ko! Ej, Emilko! Mogę podwieźć twoich pasażerów? Dzięki, Koko! Nie trzeba! Koko do Violi, jest coś dla mnie? Nie, Koko. Wiesz co? Na dzisiaj już kończymy. O nie! No i co? Działa czy nie? Tak sądzę. Cześć! Ile miałeś zadań? Niewiele. Na pewno wygrałaś. Ale co? Urządziliśmy zawody, ale ja miałam tylko 3 zadania. Ja też miałem 3, a więc to oznacza remis. Zaczekaj chwilę. Ty miałeś 4. 4? Tak! Gitara działa! Jest nastrojona! To magnes naprostował gryf, słyszysz? No tak! Hej! Znaczy, że wygrałem! Moje gratulacje! Latanie jest naprawdę fajowe! Chciałbym sobie jeszcze raz polatać. Wiesz co? Mogę ci pokazać, gdzie są plecaki odrzutowe. Na świst bary! Coś ty! Tak, chodź zobaczyć! Chłopcy. Widzisz? Niezłe są, co nie? Tak, są nadzwyczajne. A jak się je przyczepia? Wystarczy podjechać. Tak myślałem. Raju, leżą jak ulał. Fajowo. Lepiej je zostaw. A gdyby tak króciutki lot? Chyba zwariowałeś. Tu niedaleko. Tylko do góry i zaraz potem na dół. Nikt się nie dowie. Super ciuch cię mówiła. 4, 3, 2, 1. I do góry. Wilson, wracaj. Hurra. Super Wilson, król przez twarzy. Wilson, wracaj. Jak się tym zawraca? Nie mam pojęcia. A niech to, że też ja o tym nie pomyślałem wcześniej. Wilson. Super Ciuchcia, zawsze gotowa do działania. Pomocy! Wszystko pod kontrolą. Zachowaj spokój. Dzięki. Trzymaj się mocno. Wracamy na ziemię. Wilson, tak się o ciebie martwiłem. Nie rozumiesz, jakie to było niebezpieczne? Czy ty wiesz, na co się narażałeś? Przepraszam, okropnie mi głupio. Chciałem sobie tylko polatać, tak jak ty. Najpierw trzeba się nauczyć jeździć. Więcej cierpliwości. No wiem. Nie sądziłem, że to takie trudne. Na filmie wydawało się proste. Powiedz, co byś chciała? Więcej motylków! Motylki są owadami, no nie?
Chyba tak. Lustro, lustro, powiedz przecie, kto jest najprzystojniejszy na świecie. O, szkoda. Gotowe! Teraz czas na ciebie. Ciuchcia stycznie. Chcę wyglądać jak... gwiazda filmowa. Załatwione. Zamknij oczy. Co tak śmierdzi? O, to ja! Jest! Dzięki! Idziemy się pokazać? Reju! Prawda, że mi z tym do twarzy? Tak. Szkoda, że się nie mogę obejrzeć. Ha, możesz! Zaraz ci pokażę lustro. Zamknijcie oczy. Czeka was niezła niespodzianka. Dobra, możecie otworzyć. A! Gwiazda filmowa? Narysowałaś mi brudę! Nie powiedziałaś, z którego filmu ta gwiazda. A ty co mi zrobiłaś? Obie jesteście siebie warte. Zrobiłyście to samo. Wilson ma rację. Tak. Naprawdę mi przykro. To nie było zbyt miłe. No, no, no! Frostini, zgłoś się. Zaraz wracam. Si, Viola. O, Frostini, powiedz mi, czy możesz pojechać z lodami do parku safari? O, nie, jestem dziś zbyt zajęty. Och, ale tam na ciebie czekają. O. A może mnie się uda stworzyć nowy smak? Niech pomyślę. Zmieszaj trochę kawy z pastą do zębów. Teraz rabarbar i rzodkiewkę. Proszę tofi i tuńczyka z puszki. I fasolkę po bretońsku. O, o, i tuńczyka, i pastę do zębów. A niech to. Może się urwiesz na 10 minut. Czekaj, zaraz tam wyślę pomocnika. Nic się nie martw, dzieci dostaną swoje ulubione lody. Doskonale, wielkie dzięki. Mamma mia. No nie. Złość się na mnie, chciałbym ci tylko pomóc, ale coś się zacięło w mikserze. Mam 3 godziny, żeby wymyślić arcydzieło, a ty mi uszkodziłeś mój mikser! To było niechcący! Idź się umyć. Już się robi. Natychmiast jadę do myjni. A potem ruszaj do parku safari i zawieź lody dla dzieci. No, już cię tu nie ma i daj mi pracować w spokoju. Tak, Frostini, powodzenia. Ach, Frostini. Niech ktoś mi przyśle nowy mikser presto. O. Musimy się zrównać z Torem. No staram się. O, do licha. Właśnie słyszałem, że Kaja zaraz tu będzie. No nie. Jak ja jej powiem, że zgubiłem tych dwoje? Gdzie ich widziałeś? Skup się! W prawo. Nie, w lewo. Na prawo. Na lewo. Na prawo. Nie, w lewo. Nie, w prawo. To znaczy w lewo. Jeszcze tylko odrobinkę. Za daleko. O, w życiu się nam nie uda. Trzeba było słuchać, kiedy Bruno nam powtarzał. Zwolnij, stań, poczekaj. Obróć się, nie zwlekaj. Jasne! Udało się! Udało się! Ja pojechałem tędy.
Więc oni pewnie ruszyli tamtędy. Nutka! Łuczek! A jak to się teraz opuszcza? Gdzie byliśmy? Gdzie oni są? Patrz! To Bruno! Nutka, Buczek, wszędzie was szukaliśmy! Zabłądziliśmy, ale twoje szkolenie na obrotnicy to była najlepsza... Najfajniejsza... ...lekcja na świecie! To zdecydowanie nie jest mój dzień. Uwaga, uwaga! Proszę się przygotować. Za 10 minut egzamin. O nie! Co ja teraz zrobię? Hej, Wilson, gdzie byłeś? Zaraz będzie egzamin. Wiem, a mi dalej nic nie wychodzi. Dlaczego? Patrz. Wilson, pamiętaj rym Dunbara. Jeśli pasażerów wieziecie, nie szarpiecie, tylko gładko płyniecie. Kiedy Wilson z pasażerami jedzie, trzęsą się jak galaretka jedzona po obiedzie. Ciuchciastycznie! To jest to! Tak trzymaj! He? Te rymy działają, pikiwaczki się nie ruszają. Bo jesteś skoncentrowany. He? Racja! Udało się! Już wiem, co robić. Płynę jak po wodzie, sunę gładko po szynach, jak łyżwiarz po lodzie. Jedź, Wilson! Idzie ci doskonale. Wilson się trząsł, nie mógł jechać płynnie, ale teraz jak widać jedzie bardzo zwinnie. Teraz, przyjaciele, mogę jechać z wami. Pora, moi drodzy, zdać już ten egzamin. I... start! Poszło, bo byłem skoncentrowany. Ale czy zdaliśmy egzamin? Zdaliśmy? Moje gratulacje, ciuchciaki. Zasłużyliście na odznaki, co nie zbicie dowodzi, że płyniecie po torach... Jak kapitan w łodzi! Hej, ale masz płynne ruchy. Kiedy ja się w końcu nauczę nie kłapać zderzakami, dostaniemy nagany i to z mojej winy. Jak się masz, Elżbietko? Och, Pit, zabrałam na wycieczkę taką jedną panią. To miło z twojej strony. Nie, nic nie rozumiesz. To była inspektor. Wścibski Nick już nie pracuje. Co? I pokazałam jej wszystkie nasze dzisiejsze wpadki. Na świst pary. Już nigdy więcej nie wyjadę na tory. Wszystkich was zawiodłam. Jestem ogromnie nerwowany. Nie wiem, ale o co się dało? Co się dzieje? Pani inspektor jest w środku i rozmawia z Wiolą. Wszystko sobie obejrzała, a myśmy zupełnie o tym nie wiedzieli. Coś okropnego. Uwaga, uwaga! Emilio, proszę do mnie. Pani inspektor ma do ciebie sprawę. Borety, mam nadzieję, że łagodnie ją potraktuję. Jestem najgorszy. Tak, tak. Niech to się już wreszcie skończy. Mówię wam. Najmocniej was przepraszam. Najpierw chciałabym podziękować miłej Emilii, że mnie zabrała na przejażdżkę, mimo że miała wolne. No tak, i pokazałam pani nasze wpadki. Ale też wszystkie wasze zalety. Chciałabym zawsze mieć tak uczciwych przewodników jak wasza Emilia. To znaczy, że zaliczyliśmy test? I to na 6 z plusem. Co za ura! Słyszeliście? Zdaliśmy! Przyznaję waszej stacji najwyższą notę za porządek, organizację i za życzliwość. Gratuluję wam wszystkim! Hurra! Nie wygłupiaj się, Koko! Mogłem wypaść z torów! Ale mieliście miny.
Widzę, że się dobrze bawisz. Oj, no weź, nie trzeba było się tak wlec. Bruno Ślamazara, Bruno Ślamazara. Wcale nie! Oczywiście, że tak. Jestem Bruno, najwolniejsza ciuchcia na świecie. Zobaczcie, ślimak mnie wyprzedza. Zwolnij trochę, ślimaku, nie tak szybko. To nie śmieszne, lepiej się uspokój. Nie ma czasu na wygłupy. Tak, on ma rację, zbieraj się. I cała naprzód. Dobra, już jadę. Ha? Co się dzieje? Ej, Wilson, co się stało? Wilson? Wilson! Wilson, wracaj! Gdzie jesteś? Może powinniśmy na nią zaczekać? Na pewno znalazła skróty i już dawno nas wyprzedziła. O no nie! Pomocy! Wracajcie! Proszę! Nie podoba mi się to. Mieliśmy się zawsze trzymać razem. No i co? Jak staniemy, nie dostarczymy przesyłki na czas. Skontaktuję się z Violą. Może ona wie co z Coco. Dobra. Wilson do Violi. Viola, czy mnie słyszysz? Dziwna sprawa. Co tu tak ciemno? Chodźmy na inny peron. Nie, zaczekaj. Tutaj w ogóle nie ma światła. Rozejrzyj się. Egipskie ciemności. Na świst, pary! Co tu się stało? Nie wiem. Może ktoś wyłączył prąd. O, czyli to awaria? Tak. Ciuch, ciuch! Za szybko jechałam. Przepraszam, wiewióreczki. Nie chciałam was przestraszyć. O, ale co ja teraz zrobię? O, ależ to ciężkie. Nie jestem już taki silny jak kiedyś. Stary Pit miał rację. Powinnam jechać spokojniej. Jak ja to wszystko pozbieram? Znam ten gwizd! Ojejku, jejku! Co się tu dzieje? Och, Pit, nie posłuchałam cię i zobacz, co się stało. Czasem trzeba się uczyć na własnych błędach. Spokojnie, nie martw się. Zaraz to wszystko pozbieramy. Naprawdę? Oczywiście. Stary Pit cię uratuje. Był już ostatni, Krysiu. Możesz jechać. Dzięki, Pit. Panie, panowie i ciuchcie, witajcie. Ja jestem niesamowity. Misterioso! Jest pan nadzwyczajny! A teraz ja,
wasz niesamowity misteriozo, podejmę się wykonania jednej z najtrudniejszych sztuczek wszechczasów. Znikająca ciuchcia! Emilia! Pozwólcie, że wam przedstawię. Moja ochotniczka. Sami widzicie, jej koła zostały zablokowane. Ta ciuchcia dziś nigdzie nie pojedzie. O, jak myślicie, co on z nią zrobi? Przetnie na pół? Cicho! A teraz bardzo proszę o ciszę. Ta sztuczka wymaga ode mnie maksymalnej koncentracji. Ciuchciabra, kadabra! Kangury są niesamowite. Ej, Wilson, jak wysoko skacze kangur? Skacze wysoko jak żółwia oko. Ha? A może raczej pawiana? Nie, to chyba był koń. Jedziemy do małpek? Tak, szybko! Gdzie Wilson? Już wyjechał z dziećmi. Co? Nie był gotów. Ten mały ciuchciak jest w gorącej wodzie kąpany. Tam! Widzicie ją? To zwierzę ma długą trąbę zamiast nosa. Co ty gadasz? Ojej, miałem na myśli ogon. A co one jedzą? Jedzą... banany! Nie wiem, gdzie on to wszystko mieści. Dobrze, chodźmy nakarmić małpy. Tak! A mamy dosyć siana? One się nie żywią sianem. Jedzą głównie owoce. Teraz musisz szybko skoczyć do sadu po jabłka. Zawsze możesz na mnie liczyć. Dzięki, więc tam się spotkamy. Tu zobaczycie małą żyrafę. Jest wielkości fasoli i mieszka w kieszeni u mamy. Jaka znowu fasola? I niby gdzie ona ma kieszeń? A niech to! Jak to było z żyrafami? Wiem, już pamiętam. A więc żyrafy chowają głowę w piasek. To są strusie. Każdy to wie. Ty nic nie wiesz. Tak, chcemy wracać. Chcemy innego przewodnika. Innego przewodnika. Innego przewodnika. Ale ja się dopiero uczę. Tak jak i wy. Przykro mi, że was zawiodłem. Pomocy! Pomocy! Spokojnie, Cezary. Posprzątam to wszystko raz, dwa. Odpowiedziałeś na moje wyzwanie. Zupełnie jak super ciuchcia. To ja zablokowałem linię. No i przyjechałem posprzątać. Zrzuciłem ładunek zamiast zawieźć go do odlewni, bo bardzo chciałem zdążyć na film. Rozumiem. Ja także miałem nadzieję, że go obejrzę. Przepraszam. Już tu sprzątam. Edziu, coś jest nie tak. Strzela jak należy. Pyszne. W porządku, Hugo? Tak, już to wyłączyłem. Przepraszam. Musiałem za dużo wsypać. Trzeba tu będzie posprzątać. Zrobione! Cudownie, Bruno! Jeśli się pośpieszymy, zdążymy na film. Nie mogę. Muszę to zawieźć do odlewni. Super ciuchcia byłaby z ciebie dumna. Może nie jesteś super ciuchcią, ale na pewno jesteś bohaterem. Dzięki. Lubię postępować tak, jak trzeba. Ach, tu jesteś, Bruno. Dobra wiadomość. Film jeszcze się nie zaczął. Naprawdę? Miałem mały wypadek. Tak. Sprzątanie zajęło nam wieki. Na świst pary! Czyli udało mi się zdążyć! Tak! Zaczynamy!